Dzień dobry, witajcie. Kolejny gorący dzień w Las Vegas. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam nową budowlę Sphere, czyli po polsku kula, sfera. I może w dzień nie robi jakiegoś wielkiego wrażenia, ale za to w nocy wygląda tak. Jesteśmy właśnie High Roller, czyli pole widokowym, które wyjeżdża na wysokość 150 metrów i mamy tutaj widok całą panoramę miasta 365 stopni. Jest aż 28 takich kabin. Do jednej kabiny mieści się około 40 osób. Bilet wstępu to $35 od osoby. Można sobie zamówić taką kabinę na przykład z barmanem, gdzie przez 30 minut są serwowane drinki. Jest opcja również wzięcia na przykład tutaj w środku ślubu, tak zwanego szybkiego ślubu, co jest popularne dla Las Vegas. Można sobie również zamówić to na imprezę, co kosztuje aż $1400 za grupę. Najlepsze widoki dopiero będą oczywiście przed nami, także podziwiajmy. Jest i słynna arena kula, której wybudowanie kosztowało $2,3 miliarda. Może wyglądać jak piłka do koszykówki, kula ziemska, flaga Ameryki albo na przykład dynia na Halloween. Przyznajcie, że wygląda niesamowicie. Pierwszy raz została włączona, odpalona na 4 lipca, czyli Święto Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Kula jest największym na świecie ekranem LED-owym, który ma aż 1,2 miliona światełek. Główne przeznaczenie to imprezy sportowe i koncerty. Pomieści aż 20 tysięcy ludzi, a w środku ma ponad 18 tysięcy miejsc siedzących. Jest wysoka na 112 metrów i szeroka na 157 metrów. Cała powierzchnia to 81 tysięcy metrów kwadratowych, czyli jest naprawdę, naprawdę ogromna. W środku znajduje się ekran o powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych z rozdzielczością, uwaga, 16K. W całej konstrukcji znajduje się około 1600 głośników zainstalowanych na stałe, 300 głośników mobilnych i aż 167 tysięcy indywidualnie zasilanych głośników wysokotonowych. Także jedyne, co można powiedzieć, wow. Pierwsza planowana impreza jako wielkie otwarcie to koncert grupy U2 29 września. Dla ciekawostki powiem Wam, że bilety są już w sprzedaży i trzeba zapłacić $500 za osobę. U2 podpisało umowę, kontrakt jako rezydencję i będą mieli tutaj aż 17 show. Z innej strony 17 show jak na Las Vegas to wcale niedużo, bo przykładowo Jennifer Lopez, Britney Spears, Backstreet Boys mieli swoje rezydencje na przykład Planet Hollywood i robili koncerty przez ponad 2 lata. Jednak rekordzistką była Celine Dion, która mieszkała 8 lat w Caesar Palace, zrobiła 70 koncertów w jednym roku i za jeden koncert zarabiała aż $500 tysięcy. Tyle ciekawostek. Napiszcie w komentarzu, jak podoba Wam się taka kula i czy myślicie, że w przyszłości wszystkie nasze miasta, albo przynajmniej areny sportowe, miejsca przeznaczone do imprez i koncertów będą wyglądały właśnie w ten sposób. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!